powiedziałeś, że tylko Jezus jest Panem? Czy ktoś Ci kiedyś już powiedział, że jest tylko jedno imię na ziemi i w niebie, któremu należy się cześć i uwielbienie? Czy ktoś Ci już kiedyś powiedział, że na to imię zginie się każde kolano i każdy język wyzna, że On jest Panem? Jezus jest Panem. Posłuchaj, dzisiaj chodzisz przez świat i jesteś sobie sam Panem. Myślisz, co kupisz, jaką sukienkę, w czym, żeby się poczuć ładnie, jaki perfum, żeby się popsikać, żeby ładnie pachnieć. Jesteś Panem swojego życia. Wszystko, co dookoła, całkowicie Cię zaślepia. A Duch Święty, wylany dzisiaj na świat, mówi codziennie do Twojego serca. I codziennie, kiedy się kładziesz, i codziennie, kiedy wstajesz, Bóg cały czas mówi do Ciebie. Mówi zawsze i zawsze, do końca tego, co nazywa się dzisiaj, będzie próbował dostać się do Twojego serca przez to, co Jezus zrobił już na krzyżu. Jezus nie jest jakimś hipistem, który będzie za Tobą biegał. To nie tak. Ale prawda, którą jest Jezus Chrystus, ona świeci i ona jest. Nieważne, czy ty o tym myślisz, czy nie myślisz. Musisz zrozumieć, że to wszystko, co Jezus zrobił na krzyżu, On zapłacił za twoje grzechy, On poniósł tam twoje choroby, On ma dla ciebie wolność. To wszystko, co tam się wydarzyło, codziennie do ciebie krzyczy. Tylko ty musisz zechcieć się dla tej prawdy obudzić. Posłuchaj, to życie się skończy. To życie jest nic nie warte. Nie trzeba być wielkim geniuszem, żeby wiedzieć, że wszystko dookoła jest marnością. Wszystko przemija. Wszystko, o co dzisiaj się starasz, przemija. Jest jedna rzecz, która nigdy nie przeminie. To jest Jezus Chrystus. To jest jedno imię, które nigdy nie przemija. On był, On jest i będzie zawsze ten sam. Tylko Jemu należy się chwała. Podejmij dzisiaj decyzję, że pomimo tego, że nie wiesz do końca, o czym mówię, to chcesz poznać Chrystusa, bo Jezus jest osobą, którą się poznaje. To nie jest bajka o Żydzie z Nazaretu. To jest prawda. To jest Bóg, który z miłości do ciebie poszedł na krzyż i tak ci okazał swoją miłość, że umierał w mękach na krzyżu osobiście za ciebie. I osobiście chce, żebyś mógł dzisiaj go doświadczyć. Żeby to nie były tylko jakieś puste słowa, które głoszą w kościele, ale żeby to była prawda, która na całe życie i na całą wieczność przemieni ciebie. Posłuchaj dzisiaj, kiedy przyjdziesz do domu, wezwij imienia Jezus. Leżąc w łóżku, kiedy będziesz sama, powiedz do Niego, jeżeli jesteś, chcę Cię poznać. Wołałam do Ciebie całe życie, chciałam Cię zawsze poznać i chciałabym, żebyś był. Więc jeżeli jesteś, to mi pokaż. Posłuchaj, Bóg nie jest obojętny na krok z Twojej strony, dlatego że Chrystus wykonał swój krok. Czy Ty w ogóle się zastanawiałeś, co się wydarzyło na krzyżu? Have you ever wondered what happened on the cross? When Jesus died for you personally, when His blood was shed for you, when He forgave your sins, you didn't even exist then, and He already thought of you. He already thought of you. He had you before His eyes. Jesus was thinking personally about you when He was hanging on a cross. And this can be your hope today. This can be your glory today. But you have to decide that you want Jesus. You have to decide that you are listening to the words that I'm saying right now. Jesus Christ, 2,000 years ago, He paid your sins, all of your trespasses. He forgave it. So your road to Him is empty. You can go to Jesus, His throne. Do you imagine that Jesus is right now in heaven on the throne? He died for you and He resurrected and He's sitting on the throne in heaven. And your road to heaven, to the throne of God, is empty of any obstacles. You can just go there because His mercy and His grace are so amazing. This is only your decision because He did His step. He made the first move. He paid for your sins. Jesus died for you. So you, right now, can make your move and say, God, I want you. I want to get to know you. This is all it takes. You just tell Him that you want Him. Just tell Jesus that you want to get to know Him. And He will come with His power to that. Tell Him that you believe that He died for you. Tell Him that you believe in His name. Tell Jesus that you believe
that he actually resurrected and he is alive. And tell him that you want him to be the Lord of your life. Don't be your own Lord. You will not lead yourself anywhere except for hell. Because this is where you're going if you do not believe in Christ.